To ona ma na dole oczy, u góry oczy, to ile ona ma tych oczu? Ej, a to jest ta ryba! Patrz, to jest ta wielka ryba. Ale ma na górze ten, chyba liście palmy, co? Uschnięte liście palmy ma na kręgosłupie. Tymczasem mamy makaron i zupa. Taki gul, taka woda, taki rosołek do makaronu. Tam są kulki z mięsem. No i takie to jest najbardziej, jedno z najbardziej popularnych dań. Trzy syreny. Przyjechaliśmy do takiej dość popularnej restauracji dzisiaj w ogóle. Cześć wszystkim w nowym vlogu. Restauracja nazywa się Trzy Syreny. Znajduje się przy samiutkim morzu. Jest bardzo ogólnie popularna tutaj w Tajlandii. W Pattaji, w mieście Pattaja. Teraz jeszcze jesteśmy bardzo blisko Święta Zmarłych, dlatego mamy jeszcze takie dekoracje. O, jakie Święto Zmarłych, no Halloween. O, dekoracje. Restauracja otwarta od 10 do 23 każdego dnia. Emi, uważaj, żeby ci ten pająk na głowę nie wskoczył. Restauracja, tak jak widzicie, jest bardzo duża, bardzo dużo miejsc siedzących. Wszystko jest takie dość mocno instagramowe, pod zdjęcia, fotki, filmiki i tak dalej. No, bardzo ciekawe miejsce, bardzo ciekawe, bardzo ładne, fajny klimacik. Zaraz zobaczymy, co tutaj pysznego podają, jakie ceny. Na pewno musimy się coś napić, bo jest bardzo gorąco, zjeść jakieś pyszne lody. No i zobaczymy, co dalej. No naprawdę, bardzo fajne miejsce, bardzo takie, no kurde, wymyślone. Super te takie nesty, czyli gniazda porobione. Tylko dzisiaj troszkę wieje, może być mnie słabo słychać, cholera. Ale bardzo fajne miejsce. Sprawa wygląda w ten sposób, że trzeba sobie rezerwować te miejsca, takie te gniazda, które są najbardziej wysunięte, są najwyżej. Takie najlepsze miejsca w restauracji trzeba sobie rezerwować. Nie ma tak, że tak jak teraz myśmy przyszli i już możemy tam iść. Jeszcze do tego będzie za chwilkę muzyka live. No, elegancko, naprawdę bardzo kulturalnie wypasione miejsce. Chyba tu i tu. Co? Tu i tu. W przerwie grania orkiestry. Fajnie to wygląda, jak tak wiele osób, oj, nie zdążę, które tutaj pracują z obsługi, są fajnie poubierane i przy
zestrojone pod dzisiejszą imprezę. Wiele osób przychodzi tutaj zrobić sobie zdjęcia. Coraz lepsza pogoda. Słońce w coraz lepszym miejscu, takim właśnie do robienia zdjęć. Pomalutku zachodzi, zaczyna robić się mega klimat. W ogóle jest naprawdę fajnie. Dorka, czy możesz coś powiedzieć, czy restauracja Ci się podobała? Bardzo mi się podobała. Bardzo Ci się podobała? Bardzo ładne widoki. Bardzo ładne widoki i co ważne, w sumie to chyba najlepiej przyjść tutaj właśnie o takiej porze jak teraz, czyli gdzieś dopiero około godziny 18. Dopiero, na zachód słońca. Tak, na zachód słońca, dopiero teraz jest właśnie dużo ludzi, dopiero teraz zacznie grać, jak powiedzieć, orkiestra, no nie orkiestra, band na żywo. No i teraz dopiero zaczyna się tutaj robić najlepszy klimat, także... Polecamy jakby co, tak 17 chociaż, 17 najwcześniej przyjść, coś zamówić, być tutaj o 18, 19, najlepsza pora. Parking jest naprzeciwko restauracji, także można zaparkować czy skuter, czy samochód, nie ma problemu. Także to też jest bardzo fajne, że są tutaj takie parkingi. To, co jeszcze też tutaj ważne można dodać, to, że na tej ulicy właśnie widać, że jest wiele takich restauracji. Może odwiedzimy jeszcze którąś, nagramy kolejny vlog, także polecam zasubskrybować teraz kanał, zostawić łapkę w górę, może skomentować, bo być może wejdziemy jeszcze w następnych dniach na jakieś kolejne restauracje. Zobaczymy, bo jest tutaj takich właśnie więcej jak ta, w której teraz byliśmy. Trzy syreny.